poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z czasem seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków. Zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Małgorzata Kospin i cieszę się niezmiernie, że jesteś dzisiaj tutaj razem ze mną. Zaczynamy ten dzisiejszy poranek z czasem seniora od ciekawostki. Nigdy nie zapełnisz pamięci mózgu. Żeby to zrobić, musielibyśmy zostać tak jak włączony telewizor na ponad 300 lat. 300 lat musielibyśmy cały czas chodzić jak włączony telewizor, żeby zapełnić naszą pamięć mózgu. Zatem jeżeli myślisz, że już nie dasz rady, już tego to Ty się na pewno nie nauczysz, tego to Ty na pewno nie zrozumiesz, tego to Ty już na pewno nie będziesz wiedział, jak to zrobić, no to Ci dzisiaj mówię, dasz radę, dlatego że badania pokazują, że naszego mózgu po prostu w przeciągu naszego życia nie da się zapełnić. Nie da się zapełnić go informacjami, mimo tego, żebyśmy się codziennie czegoś nowego uczyli, nie jesteśmy w stanie go zapełnić nowymi informacjami. Zatem, jeżeli myślisz, nie uda mi się, to jest za trudne, nie zrozumiem tego, no to dziś chcę Cię przekonać i przekonują też Cię naukowcy, że to nie jest prawda. Te myśli odrzuć i skup się na tym, czego chcesz się nauczyć, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie istotne. Jesteś w stanie zrobić dużo więcej niż myślisz. Twój mózg Ci w tym może pomóc i to naprawdę wyraźnie może Ci w tym pomóc. Także zachęcam Cię dziś do działania. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ja zresztą też dzisiaj podejmę pewną rzecz, przed którą trochę uciekałam, a dzisiaj myślę, że dziś jest ten czas, żeby zacząć. Jeżeli uciekam przed czymś, to nie jest dobre. Dzisiaj badania mi pokazują, że mogę zacząć raz jeszcze, mogę zacząć od nowa, a mój mózg jest po mojej stronie, po Twojej także jest Twój mózg. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin. Pa, pa.